centrum Polski, koło Konina, łowisko Gosławice. Jesteśmy nadal w centralnej Polsce, łowisko Mostkowskie. Kolejnym świetnym sposobem nycenia jest siatka PVA. Frakcje od 2 do 11 mm. Wagowo to bardzo waleczne. No i worek. 25 kilo. Solidny karp byłby. Jadę na dwie zasiadki nad dwa zupełnie różne łowiska, ale jedna rzecz łączy te dwie wody. To, co jest tutaj w tym worku. Więc zabieram ze sobą. I w drogę. No i jestem już nad pierwszą wodą. Centrum Polski, koło Konina, łowisko Gosławice. Patrzę na prognozę. Codziennie coraz cieplej, ponad 30 stopni będzie. To nie jest karpiowa pogoda, ale mam nadzieję, że one się zlitują i taki dobry dzień karpiowy, chociaż jeden zrobią. Zibi i Karol już od 2 dni tam siedzą. Zaraz dowiem się, co tam się działo. W żołnierskim skrócie, dlaczego nie biorą? Bo proszę pana, wczoraj nie brały, a dzisiaj przestały, jak to mówią. Ale jest tak, w pierwszej dobie dwa karpie, ale pogoda była. Bo ty jesteś od soboty, tak? Od soboty. Poniedziałek to 2 dni. Wiatr dochodził momentami do 50-60 km na godzinę. Tu tak wiało? Ryby brały. Tak, wiało. Druga doba, uspokoiło się, jań zero. Teraz idę do sąsiada, bo tam właśnie jest Karol, zobaczymy, co on powie na ten temat. Jedynie z siateczką postawiłem dwa zestawy. Praktycznie przez cały dzień do wieczora nie działo się nic. I w tym momencie na noc przywiozłem jeszcze raz te same miejscówki, które wybrałem pierwszego dnia. No i powiem ci szczerze, że 21-200. No to 18, parę 15, 14. No to pięknie. Super. Jak zwykle, jak się kręci film, to jest tak, że jak nie ma jeszcze komary, to są ryby, a jak przyjeżdża kamera, to wszystko zaczyna się psuć, ale mam nadzieję, że jednak coś tam dołowimy w ciągu najbliższych. No, najbliższych. Miałem pierwszą spokojną noc, ale taki był plan, żeby się wyspać i od rana zabrać się za łowienie. Natomiast w nocy, może nie tyle w nocy, co nad ranem, bo słyszałem doskonale, Zibi pracował, było branie za braniem. Weszło mi stado amurów. Amury to były. Ale no, nieduże amury, aha, jak na te tu warunki. I ostatnia ryba parę chwil temu. Thank you.
21,4. Okej. Nieprzypadkowo wybraliśmy Gosławicę właśnie jako pierwszą część naszej alerowskiej zasiadki, jako że jest to łowisko, które pelety Alera zna znakomicie. One tutaj są używane od samego początku i chcemy porównać to łowisko. Nie ukrywam, że największy odbiorca w ogóle oczywiście Alera tego typu Alera w Polsce. Z inną wodą, na którą wybieramy się później, gdzie z kolei granulaty w ogóle są nieznane i to będzie ciekawe takie zestawienie. Słuchajcie, ale jak jesteśmy już tutaj, jesteśmy tutaj niespełna dzień, przynajmniej ja, bo wy wcześniej przyjechaliście. Gosławice znane są z tego, że dają masę adrenaliny karpiarzom, bo karpie się spławiają nieprawdopodobnie zupełnie. Ale one się grupują w pewnych określonych miejscach. W niektórych, jak u nas tutaj na 18, te spławy są absolutnie pojedyncze, albo ich w ogóle nie ma. To też związane jest ze strukturą, z dnem. U nas jest płasko, u Ciebie na 19 są jakieś dołki. Tak, przecież. Po analizie przede wszystkim temperatury doszliśmy do wniosku, że jednak będziemy szukać miejsc płytkich. No w sumie te parę dni... Bo przepraszam, że się słowo, ale okazało się, co jest rzeczą bardzo dziwną, że w głębszych miejscach temperatura wody jest... wyższa niż przy powierzchni. Tak. To jest absolutny ewenement. Ja postawiłem akurat miejsca, które są gdzieś na wyjściu z głębszych miejsc na płytwie. Nie ukrywam, że właściwie te wszystkie brania, które miałem do tej pory, tylko i wyłącznie właśnie z tego typu miejsc. Czyli, tak. Czyli w sumie... Czyli wypłycenia tak. z głębszych miejsc. Natomiast u nas, to co Zbyszek już od samego początku, jak tu przyjechał, mi relacjonował, tu jest płasko, tu właściwie nic nie ma, żadnych charakterystycznych miejsc na dnie. Mamy bardzo proste łowisko, czyli odmiennie łowię jak Karol, bo Karol, o ile się tam nie mylę, podwiesza chyba sobie peleciki. Ja natomiast łowię na kulki denne, bo ja mam płasko, momentami twardo, nie muszę nic podwieszać. My musimy bardzo szczerze. To nie jest takie sypanie kilogramami, jak tutaj niejednokrotnie obserwujemy. No tak, bo czasami się zdarza, tak. że bierze się cały worek tak. Alera i ten cały worek 20 kg wędruje do wody i on jest, i ten granulat jest wyjadany. Tak, to tak. jest najważniejsza tak, rzecz. Tak. Ja akurat stosuję taktykę, gdzie używam i trochę jakiegoś takiego pirtwuda, głównie konopi, w oparciu o konopie. No i łączę to właśnie z Alera. Mamy nowe produkty 17 mm, które można przewiercić i wtedy faktycznie lekko... Stosować po prostu jako przynętę. Też przynętę. Oczywiście podwieszam to malutkim takim popkiem, żeby ten granulat był bardziej stabilniejszy, żeby przynajmniej wytrzymał w tej temperaturze, tak myślę, około doby, bo jeżeli w ogóle przerzucamy zestawy, to raz na dobę. Nie częściej, tak. Dwa stanowiska obok siebie, dwie oddzielne taktyki. Oczywiście to jest sam początek, jeszcze tutaj parę dni pobędziemy. Miejmy nadzieję, że nam coś naprawdę dużego, chociaż Karol... już miał tu styczności z rybami powyżej 20 kg, nam się zdarzy. Czas na wywózkę, jest 18, najwyższa pora. Wczoraj jak przyjechałem, to zestawy tak, no niezbyt dokładnie wywiozłem, nie było na to czasu. Teraz trzeba to naprawdę ustawić tak, żeby były wyniki. Dwie wędki pójdą na otwartą wodę. Jedna przy trzcinach, tutaj zaobserwowaliśmy przy samych trzcinach kilka spławów, pięknych spławów. Więc kilka metrów od trzcin pójdzie jeden zestaw. Zresztą wczoraj miałem, ale chyba nie w takim miejscu jak trzeba, więc po prostu trzeba zmienić zestaw, zmienić przynętę na nową i postawić w odpowiednim miejscu. Będę tutaj nęcić punktowo. To trochę peletu, parę kulek naokoło i to absolutnie wystarczy. 1,6 metra. Czyste, puste dno. No ale tutaj pokazywały się karpie, więc myślę, że jeden zestaw będzie można zaraz tu postawić.
trochę zanęty. Alera. Rozsypiemy. No i wracam. Jeden zestaw będzie już załatwiony. Ja na tą zasiadkę przygotowałem różnego rodzaju takie miksy, ponieważ poszczególne palety w naszej palecie mają różnego rodzaju funkcje działania. Różny współczynnik białka do tłuszczu i co za tym idzie, ten pelet w różnym stopniu pracuje w zależności od temperatury wody i tak dalej. Żeby zmaksymalizować jakby możliwość potencjału tego produktu, ja używam, tak powiedziałem, różnego rodzaju miksów i wrzucam to po prostu do tego typu takich naszych prostych takich skarpet rozpuszczalnych. Akurat temperatura jest taka, że ja nie sypię zbyt dużo, tak? Pokażę Wam, co ja w tej chwili wykorzystuję, w jakich ilościach. Niewielka ilość głównie konopi, ale także birdfooda. Jeszcze trochę. I nasza mieszanina to wygląda w ten sposób. W mojej ocenie, jakby tak wszystko oszacować, tego jest niewiele, myślę, że niecały kilo. Miejscówki mamy już wytypowane podczas pierwszego dnia. Znaczna część z nich zapracowała, tenki także. Także ustawiamy cel i napływamy na miejscówkę. Że koluję jedną rybę, a ja mam dwa brania na raz. Jestem bez łódki. A jest godzina 3:40. Trzy brania od razu to trochę dużo. Gdzieś korzeń jakiś jest tam. No i za dużo szczęścia na raz. Trzy brania w jednym momencie. Czasami to się nie da. Pierwszy wyholowany, u mnie spięty, no bo czekał tam. Nie wiem ile czasu na to, żebym popłynął, a trzeci wszedł w kołek i też stracony. Został ten jeden. W mojej opinii to ich skuteczność i zaleta polega na tym, że zostały opracowane poprzez liczne badania i obserwacje specjalistów, którzy się zajmują żywieniem generalnie w akwakulturze, tak? Wszystkich organizmów wodnych. Szczególną zaletą, taką pierwszą, która się tutaj nasuwa po otwarciu takiego worka czy wiaderko, zapach, intensywny zapach. W dużej mierze to jest wyczuwalny ten zapach jednak mączek rybnych, tak? Które no bardzo, bardzo pobudzają ten zmysł u ryb, zwłaszcza ryb karpiowatych, ale też no, szeregu innych ryb, tak jak sumy, jesiotry. Druga sprawa to jest przyswajalność peletu przez organizm ryb. Przy okazji wielu tam naszych rozmów wspominałem w kontekście
współczynników pokarmowych. Współczynnik pokarmowy mówi nam o tym, ile pokarmu ryba potrzebuje na przyrost 1 kg masy ciała. Pelety, ich średni ten współczynnik równa się 1, czyli ryba, żeby przyrosnąć 1 kg, potrzebuje 1 kg peletu. Okej, w tym miejscu mogę dodać, że często pojawia się takie zapytanie od karpiarzy, którzy są zainteresowani kupnem, czy pelet przesyci te ryby? Moja odpowiedź brzmi prosto nie. Do takiej sytuacji może dojść w warunkach, powiedzmy, takich kontrolowanych, gdzie my mamy stawy i jest tylko po głowie danego gatunku ryby, czyli pstrąga na przykład cały staw, tak? I karmimy i jesteśmy w stanie te ryby przesycić. Natomiast w łowiskach mamy różne gatunki ryb. Tak, w łowiskach w związku na polikulturę, tak, gatunków ryb, nie? Dochodzi do takiej sytuacji, że no, udział procentowy takiego pokarmu w dawce dziennej, bo wiadomo, oprócz tego peletu dochodzi pokarm naturalny, jest to znikoma szansa, żeby te ryby się przesyciły. Na pewno, jeżeli zjedzą ten pelet, będzie on bardzo dobrze wykorzystany. Współczynnik pokarmowy, też jak wspominałem w wielu naszych spotkaniach, dla ziaren no, wynosi w granicach 5, tak? Czyli aż 5 kg takiego ziarna musi zjeść ryba, przyrosnąć wagę o 1 kg. Ten pokarm jest dobrany po prostu do wielkości ryb w akwakulturze. Ale my kapitalnie potrafiliśmy wykorzystać to zastosowanie, przynosząc to nasze podwórko karpiowe, tak? Bo masa tych peletów ma super znaczenie i jest dostosowana do różnych metod nęcenia. Te pelety drobne na przykład, które my w normalnym trybie używamy do rozżerowywania wylęgu, jest to no, praktycznie mączka, tak? Mączka, tak? A wylęg karpia charakteryzuje się, no jest bardzo malutki, tak? Ta ryba jest w stanie taki pokarm pobrać i prawidłowo się rozwijać. I wraz z rozwojem tej ryby wiadomo, że stosujemy coraz większe granulacje i dochodzimy już do tych takich największych, tak? Tych czy tutaj tych. Jeżeli chodzi o kolory, no to można powiedzieć tyle, że te jaśniejsze pelety, w skrócie, w przyswajalnej pigułce, charakteryzują się bardzo dużym udziałem mączek zbożowych, tak? I one są dedykowane głównie dla tych właśnie ryb karpiowatych. Troszkę ciemniejsze pelety, no już ten udział mączek rybnych wzrasta, tak? To są ryby jesiotrowate, sumowate, ale też kapitalnie można nęcić, nic im się na pewno nie stanie, tak? Takie pelety, te mocniejsze, też świetnie, tak jak rozmawiam z kolegami karpiarzami, nadają się, oni sobie to mielą i stosują do kulek. Mnóstwo karpiarzy jako dodaje bazę do kulek, jako bazę do kulek, tak? Aha. Oczywiście procentowy udział, powiedzmy, w kilogramie miksu to jest około 40%. My sprzedajemy tego bardzo dużej ilości na ten rynek akwakultury. I tutaj masa zadowolonych hodowców, tak? Oni obserwują te ryby, widzą zdrowotność, widzą ich przyrosty. Można dlatego z czystym sumieniem polecać te pelety dla karpiarzy, do stosowania ich jako zanęt. Wiadomo, że oprócz peletów używamy z Karolem też kulek, używamy bardzo dużej ilości ziaren, tak? No jest, troszeczkę to przypomina kuchnię taką na co dzień. Jeżeli jesteśmy dobrymi kucharzami, lubimy sobie tutaj pocudować. Dwadzieścia sześć kilo netto, tak? Tak. Dziękuję. No, jeszcze nie ma południa. Ja nie chciałem mówić, ale my takie wewnętrzne, nieoficjalne zawody robimy pomiędzy naszą 18 i 19. I my, to znaczy Zibi, ale my wygrywamy właśnie tym, co tutaj jest. Oni zaraz pewnie przyjdą, bo już fama się rozniosła. Aha, już ich słychać, zaraz zobaczą. Słuchaj, powiedzieliśmy, że robimy takie wewnętrzne zawody nieoficjalne, o czym wy jeszcze nie wiecie. Ale po złapaniu karpia tak, dopiero. Tak, tak, okej, okay, dobra. Teraz, to dobrze teraz, mówisz. Teraz wygrywamy. Okej. Okay. Tą rybką. Dwadzieścia sześć kilo. Thank you.
Marcin jak przyjechał, to żeśmy zrobili takie małe podsumowanie. My jako tutaj wewnątrz, to po prostu, które placówki pracują wybitnie, miejscówki. Na razie próbujemy jeszcze zestawy rozstrzelić. Natomiast być może będzie sytuacja taka, że się okaże, że, tak, że na przykład gdzieś dwa zestawy pójdą wyżej. Tak. Dla tych wszystkich, którzy na Gosławicach nigdy nie byli, a być może będą chcieli się wybrać, takie podstawowe informacje na temat tej wody, co łowisko oferuje, jakie tutaj są ryby, chociaż oczywiście niektóre z nich już widzieliśmy. Tego wszystkiego dowiemy się od gospodarza łowiska. Idę na spotkanie właśnie z nim. Do dyspozycji wędkarzy mamy 19 dwuosobowych stanowisk. Każde stanowisko jest wyposażone przede wszystkim w prąd, dwa podbieraki, dwie maty, worki do ważenia. No i dodatkowo domki. Na dzień dzisiejszy mamy ich 9. Jaka jest populacja tych wielkich karpi? Tak szacujemy wszystkich razem, nie wiadomo, bo to nie tylko 20 i te 30 i tam dalej. Około 3000 wszystkich ryb, bo jeszcze amury do tego musimy doliczyć, bo też jest tych amurów troszkę. No największy karp złowiony to jest obecny rekord Polski, 36400, największy amur 31800. Łowisko Gosławice to tylko część wielkiego kompleksu gospodarstwa rybackiego Gosławice. Czym ono się zajmuje? To jest bardzo ciekawa sprawa. Za chwilę się dowiemy. Dołączył do mnie Marcin. Jesteśmy w takim specjalnym miejscu w gospodarstwie Gosławice, ponieważ tu mamy ichtiologa, idziemy na spotkanie z drugim ichtiologiem, więc dwóch ichtiologów i jeden redaktor, to tak to nie współgra, więc oni sobie dalej poradzą. Wiele osób chciałoby się dowiedzieć tak naprawdę, czym wy się zajmujecie? Zajmujemy się hodowlą ryb. Od przeszło 20 lat hodujemy jesiotry głównie, jesiotry syberyjskie, jesiotry rosyjskie, na kawior. Powiedz mi w kontekście żywienia, co dla was jest najważniejsze jako hodowców? Przede wszystkim stabilność produktu. To, że za każdym razem tą paszę, czyli program wieloletni, który tworzymy i karmimy te ryby, musimy mieć gwarancję, że ten produkt jest najwyższej jakości, spełnia wszystkie standardy. Finalna grupa klientów wymaga od nas przede wszystkim najwyższych standardów. Smakowych. Smakowych. Głównym produktem jest jesiotr. Efektem ubocznym są piękne, dorodne karpie. Bardzo cieszymy się z takiego efektu ubocznego, a to dlatego, że na tej ogromnej infrastrukturze macie możliwość, co ważne, z własnych linii, zasilania łowiska. Kończymy zasiadkę na
Gosławicach. Czas na króciutkie podsumowanie. Z Karolem, jak żeśmy w sobotę analizowali, co tu nas może trafić, to doszliśmy do wniosku, że jeżeli będziemy mieli parę brań, to będziemy super zadowoleni. Okazało się, że mieliśmy po kilkanaście brań na osobę, można powiedzieć. 26 kilo, 20 kilo karp i 20, prawie 1 chyba kilo amur. Siatka bardzo udana też. Też kilka dwudziestek, więc uważam, że super. Marcin? Ja tutaj dołączyłem do chłopaków w połowie tygodnia, także moje oczekiwania po pierwszej jakby połowie tygodnia sesji chłopaków też były takie, że no po prostu, ja mówię przysłowiowo, chciałem się ubrudzić od śluzu, tak? Ale udało ci się to? Udało się, oczywiście. No też tutaj Karol zrobił kapitalną robotę przez te pierwsze dni. No już miał już swoje obserwacje. Skorzystałem z tego. Zanim spotkamy się nad nową wodą, ja wybieram się do Golubia Dobrzynia, do siedziby fabryki Aller Aqua, żeby zobaczyć, jak produkuje się pelet. Bardzo ciekawa sprawa. Z Gosławic to już wszystko. Jesteśmy w Golubiu Dobrzyniu. Tutaj jest lokalizowa nasza firma Aller Aqua Polska. Tu się mieszczą nasze biura, co widzimy, oraz tam w tle zakład produkcyjny. Jesteśmy częścią grupy Aller Aqua. Firma duńska, rodzinna. Nasza siedziba jest w Christiansfeld, w Danii oczywiście, gdzie chciałbym Was przed wizytą u nas na chwilkę zaprosić. Hi, my name is Henrik Halten. I'm vice president of Aller Aqua Group, who has the headquarters here. We're just out of outside Christiansfeld, here in the southern part of Denmark, and I would like to invite you inside, please. Aller Aqua Group is a private owned company, and we have a long history. Actually, on the timeline here, we have started our fish feed production back in 1963. But as a matter of fact, we can track the company back more than 1,000 years on this location. The painting here is how the company looked in 1866, where it was a water. In the Aller Aqua Group, we are focusing on sustainability. And for me, sustainability is good household, meaning having order in your house. You are not using more than is needed. You use it in the right way. And that's the way we have been working for all our years in the Aller Aqua Group. We are now focusing very much on local sourcing. We've been doing that all the time. It's for us, makes sense that we can source as close to the factories as possible. And lately we have started also to source all our soya in the region of Europe. Before that we were actually taking soya from South America, but due to the discussions of deforestation and other environmental impacts, we have now changed this. So all our soya at the European factories are today coming from local production. This makes sense both in a way that we are using less cost for transportation, we are having less CO2 output via transportation, but we are also able to produce the raw materials here in Europe in a better way. Actually, we have realized that we can make a change. We can change with 4 times improvement of the CO2 output by exchanging South American soya with European soya. That makes sense. Another thing we are working on right now, that is to CO2 label all our feeds. That means we now give the client an option to choose which feed he wants to use, not only by content of raw materials, fat, protein and so on, but also of the CO2 impact that the feed had. Wszystko zaczyna się tam, gdzie przed chwilą byliśmy, czyli w Danii. Tam powstają receptury. Te receptury do nas przychodzą. I wtedy tutaj już cała reszta, właśnie tutaj, jak widzicie, cały zespół ludzi jest zaangażowany w to, żeby zaplanować najpierw
zakupy, dostawców wszystkiego. Tak, dostawy. Następnie zaplanować plan produkcji, która zostaje wykonana w zakładzie produkcyjnym. Następnie koordynowanie zamówień, zapakowanie tego i wysyłki, żeby każdy, kto zamówił, nasz towar dostał go w czasie. Takich zakładów produkcyjnych mamy w grupie 7. Mamy w Zambii, mamy w Egipcie, mamy w Chinach i 4 w Europie, czyli w Serbii, w Danii, w Niemczech, no i w Polsce. Właśnie tutaj, gdzie jesteśmy. I właśnie jak to robimy w Polsce, właśnie chcemy teraz Wam pokazać. Trzeba zacząć od dostawy surowca. Z tyłu zakładu znajduje się kosz zasypowy, gdzie mamy możliwość rozładunku surowców przybywających na teren zakładu luzem, względnie w opakowaniach typu Big Bag. Następnie surowce przenoszone są systemem przenośników do silosów. Stamtąd pod ścisłą kontrolą operatora następuje proces naważania tych surowców przez wagi technologiczne, następnie rozdrabniania w młynie młotkowym, oczywiście tych surowców, które tego wymagają, mieszania w dwóch mieszalnikach, jednym standaryzującym, drugim głównym. Tak przygotowana mieszanka sypka, pełnokomponentowa, zostaje skierowana do obróbki wysokotemperaturowej, która ma miejsce na linii ekstruzji. To wygląda jak sterownia elektrowni atomowej, serce tej firmy, stąd wszystko można kontrolować. Tak, jest to sterownia, w której operator siedząc praktycznie ma podgląd na całość procesu technologiczno-produkcyjnego. Tutaj bezpośrednio przed sterownią, za oknem, znajduje się drugie serce, albo powiedzmy wątroba, czyli ekstruder. Jest niezmiernie istotnym elementem, ponieważ tutaj zachodzi obróbka wysokociśnieniowa, wysokotemperaturowa. Produkt wychodzący z ekstrudera ma wilgotność nawet powyżej 20%. I spada bezpośrednio z ekstrudera do suszarni trzypoziomowej, w której suszymy produkt do docelowej deklarowanej wartości wilgotności. Tu widzimy na ekranie zbiorniki jakieś, niektóre puste, niektóre pełne. Tak, to są zbiorniki nadwagowe, w których znajdują się surowce rozładowywane na wcześniej widzianym koszu. Pod silosami, baterią silosów, znajduje się tutaj akurat w tym miejscu waga technologiczna, gdzie z dużą precyzją możemy dozować tak zwane makro surowce. Następnym etapem po wydozowaniu jest rozdrabnianie w młynie młotkowym surowców, które tego wymagają. Dokładne mieszanie w mikserze, gdzie makro elementy, makro surowce łączą się również z frakcjami mineralnymi i witaminowymi. I tak przygotowany miks trafia do obróbki temperaturowej. Suszarnia znajduje się po prawej stronie za naszymi plecami. Nowe urządzenie eksploatowane po raz pierwszy w tym sezonie. Urządzenie w pełni zautomatyzowane, z pełnym pomiarem parametrów pracy, zużycia mediów, takich jak gaz czy energia elektryczna. To urządzenie suszy produkt wypadający z ekstrudera do poziomu wilgotności 8-9%. Kolejnym elementem jest tak zwany wakuwator, czyli otoczarka ciśnieniowa, gdzie do peletki dozujemy finalną ilość oleju, a następnie poprzez odsiewacz produkt wpada do chłodni, która chłodzi powietrzem zewnętrznym do temperatury otoczenia pelet i z chłodni pelet transportowany jest przez kolejny odsiewacz. No i wreszcie ostatni etap, czyli palety wwożone są do tira, który tam czeka i jedzie w świat. Panowie, dziękuję bardzo za pokazanie całej wytwórni. Już wiemy, jak się produkuje pelet od początku do końca.
Więc jak jesteśmy nad wodami, sypiemy tym peletem karpiom, wiemy, co jedzą karpie, bo to jest najważniejsze. Jak to wszystko powstaje, bardzo ciekawa sprawa. Wielkie dzięki raz jeszcze, a ja sobie pozwoliłem ze świeżej produkcji jedno wiadeczko wziąć ze sobą. Jedziemy nad kolejne łowisko, gdzie ponownie spotkamy się z Marcinem i z Karolem. Więc do zobaczenia. Dziękujemy. Kolejny cel naszej karpiowej wyprawy, już ostatni. Jesteśmy nadal w centralnej Polsce, łowisko Mostkowskie. Zupełnie, ale to zupełnie inne niż Gosławice, co zresztą widać już na pierwszy rzut oka. Marcin z Karolem są już rozbici. Najpierw pójdę do nich zobaczyć, jak ich stanowisko wygląda. Zibi wybrał się do ciepłych krajów. Razem z Kubą przez kilka najbliższych dni będziemy tutaj łowić. Dobry. Słuchaj, zupełnie inna woda niż Gosławice. I zupełnie inna pogoda. I zupełnie inna pogoda. Tam umieraliśmy od słońca upał. Teraz jak widzimy, jest dużo chłodniej, popaduje od czasu do czasu. Będzie chwila oddechu, ale powiedzmy o samej wodzie, bo ona rzeczywiście jest zupełnie inna już na pierwszy rzut oka. Już nie mówię o tym, że mniej stanowisk, ale masę trzcinowisk, lasów właściwie wszędzie naokoło. No i trochę inna atmosfera tej wody jednak jest. Zdecydowanie. Słuchaj, przede wszystkim, tak jak możemy zauważyć, jest to woda naturalna, tak? Zupełnie inna roślinność. Dużo grążeli, dużo grzybieni. Ale też jest okazja, żeby właśnie tutaj spróbować peletów. Ponieważ tak, w Gosławicach są znakomicie znane, tam na co dzień karpie wiedzą, co to jest pelet. Natomiast tutaj absolutnie tego nie znają. Mam nadzieję, że pokażemy, że pelecik świetnie się sprawdzi tutaj. Spróbujemy kilku sposobów, bo spróbujemy i metody, spróbujemy nęcenia przy użyciu spomba. Co jeszcze? PV-ki. To cała gama możliwości. Dobra, już macie wszystko rozstawione. Ja idę najpierw do siebie, bo muszę sobie porządek ze wszystkim zrobić, porozstawiać zestawy. No i będziemy próbować. Tak, widzimy się później, hej. A ja już jestem gotowy. Karol przywiózł pogodę ze sobą z Gosławic. Kapelusz mi się przyczepił. No my mamy robotę już zrobioną. Kuba wcześniej wszystko tutaj przygotował. Stanowisko mamy ekstra komfortowe. Przyznasz, nawet z domkiem ktoś, kto nie lubi namiotów, może się w nim schować, przespać. My jednak wolimy naturę i namioty. Tak, blisko wędek. Blisko wędek. Słuchaj, stanowisko stuprocentowo rzutowe, prawda? Idealnie tak. Do tego się nadające. Fajne jest to, że jest taka duża przestrzeń, że rzeczywiście nie ma żadnych jakichś takich krzaków, które by mogły przeszkadzać w rzucie. No tym bardziej, że tutaj otwartą mamy wodę, ale też nie będziemy ukrywać, że w użyciu był ponton, żeby postawić dwa markery. Tego pontonu nie będziemy używać już teraz, żeby nie robić hałasu na wodzie. No chyba, że w jakichś awaryjnych sytuacjach, jakby tutaj w jakieś grążele weszła. To są przepiękne połacie grążeli. Gdyby tam wszedł karp, no to szkoda go oczywiście. Dlatego dla bezpieczeństwa ten ponton będzie, ale właściwie wszystko będziemy robić z rzutu i donęcać właściwie też albo słombem, albo po prostu rurą, kuleczkami pojedynczo. Tam punktowo na te zestawy. No cóż, na razie aura nam sprzyja, nie ma słońca wreszcie. Ty nie byłeś na Gosławicach, to nie wiesz, co tam się działo. Nie, nie. Ale wyobrażam sobie, że było ciężko. I teraz zalewamy wrzątkiem różne frakcje peletu.
tylko taką ilość, żeby pelet był zalany lekko, tak? I pozostawiamy na jakieś 20 do 30 minut do napęcznienia. Robi się jednolita masa, która pozwoli nam na formowanie kuli metody. I próbujemy! Peletem można nęcić na wiele sposobów, Karolu, nie? Jest! Jedną z takich metod jest z pomp, a inne metody pokażemy, albo inaczej. Pokażę wam różne metody, ale zaczniemy od pompa. Słuchajcie, w naszym wypadku jesteśmy na łowisku, gdzie wykorzystujemy właśnie rakietę. Wyobraźcie sobie, że mamy przez środek wody przechodzący pas takiego troszeczkę głębszego miejsca. W naszej ocenie tam właśnie powinny być ryby. Paradoks polega na tym, że bardzo często wykorzystujemy to narzędzie w sytuacji, kiedy mamy potrzeby albo chcemy rzucać na odległości powyżej 100 kilkudziesięciu metrów. W tym wypadku akurat tak naprawdę nasza najgłębsza miejscówka jest w odległości około 55 metrów. Będziemy wykorzystywali to narzędzie do nęcenia naszego peletu właśnie na takie odległości. Kolejnym świetnym sposobem nęcenia jest siatka PVA. Frakcję od 2 do 11 mm aplikujemy, wyciskamy, skręcamy i gotowe. Pozwala nam to na bardzo precyzyjne i punktowe nęcenie. Dobrze przygotować sobie przed nocą większy zapas. Przy świetle dziennym, dodatkowo w nocy może padać deszcz. Pelety to nie tylko zanęta, to też możliwość, zwłaszcza przy większych rozmiarach od 13 do 17 mm, do tego, żebyśmy stosowali je jako przynęty haczykowe. Stabilność w wodzie między 8 a 12 godzin w temperaturze około 20 stopni. Jest to wystarczający czas na to, żeby karp zdążył połakomić się na pelet. Z tych dwóch rozwiązań, to znaczy z peletu, którego użyliśmy jako peletu haczykowego i siatki PVA, w której mamy różne frakcje drobniejsze od 2 do 11 mm, są dwa sposoby zakładania siateczki na nasz zestaw. Możemy bezpośrednio się podczepić, ale niestety przy tej metodzie często włos oplata nam zestaw, powodując takie dziwolągi. Mamy branie, po którym niestety po krótkim kontakcie ryba się spina. Dlatego najskuteczniejszym sposobem dającym pewność i skuteczność jest przeciągnięcie naszego zestawu. Niekoniecznie przez całą jej długość. Wystarczy tutaj na górnym odcinku przez siatkę PVA. I w ten sposób włos nie ma możliwości zakręcenia się na haczyku i tym samym gwarantuje pewne i skuteczne wcięcie ryby podczas brania. No i było to tak, Kuba był pierwszy o parę minut, ale za to ja ale mniejszy. Nieco większego. Ale mimo, że nieduże wagowo, to bardzo waleczne.
Piękna rybka. Przepięknie walczył. Była masakryczna noc. Ja wiele burz przeżyłem w życiu nad wodą, ale chyba nie taką. Pioruny waliły nie z góry w dół jak zazwyczaj, ale równolegle do ziemi. Widok był niesamowity od 22.30 do 3.30 bez przerwy. Po drugiej stronie, jak żeśmy dzisiaj wstali, okazało się, że jedno drzewo jest zwalone. Jak dla mnie, to nie były aż takie duże wiatry, jak dla mnie, to któryś z tych błysków trafił w drzewo, więc tutaj naprawdę to było bardzo, bardzo blisko. Poranek, znaczy była pierwsza burza, potem mieliśmy przerywnik, już chcieliśmy odetchnąć, mówię, może nawet będzie szansa wywieźć zestawy, ale co, przyszła kolejna jeszcze bardziej agresywna, tak? No, widzieliśmy każdy zarys przez sufit namiotu, tak? Złapał powietrze i jest nasz. Łowimy tutaj z rzutu, więc istotne są zestawy końcowe, a właściwie przypony, których stosujemy. No, z tego względu, że dno jest dość miękkie. Więc trzeba zastosować taki przypon, który w jak najmniejszym stopniu zapadnie się w to dno, chociaż karp i tak potrafi to wygrzebać. Łowimy na dwa zupełnie różne zestawy, jak widzę. Mój jest długości około 30 cm, zazwyczaj do rzutu stosuję dużo krótsze, 20-25 ewentualnie, natomiast w związku z tym mułem ten jest dłuższy. Plecionka w otulinie, przy czym zdjąłem nieco dłuższy odcinek otuliny niż zazwyczaj to robię, właśnie ze względu na te miękkie dno. Na końcu nasadka taka antysplątaniowa, gumowa, która jest ważna podczas właśnie łowienia z rzutu, żeby nam się zestaw nie plątał. Szybko z łączka, więc szybko zakładamy ten przypon. To się zachowuje tak, że to się, o proszę bardzo, elastycznie tak robi i nie ma szans na splątanie. Bardzo długi włos stosuję. Są łowiska, gdzie to się nie sprawdza, ale w większości raczej tak, chociaż mam tutaj bałwanek, to nie jest duży bałwanek, ale długość włosa, jak widać, jest znaczna. Bez problemów ryby tutaj się zacinają. I haczyk, lubię podczas zasiadek eksperymentować. To jest zupełnie nowa seria Razor Point. Karp
firmy Carl Spirit. Pierwszy raz do czynienia mam właśnie z tymi haczykami o takim bardzo szerokim łuku kolankowym. Specyficzne, takie zagięte haczyki. Nigdy na nie nie łowiłem. Założyłem tutaj, będąc ciekawy, jak one się sprawdzą, jak na razie bez najmniejszego kłopotu. Zestaw po prostu bardzo prosty, najprostszy jaki może być. Oczywiście węzeł bez węzła tutaj, przymocowanie haczyka. No i tyle, filozofii żadnej nie ma, ale widzę, że u ciebie zestaw jest też rzutowy, nieco, ale zupełnie, nieco bardziej ale skomplikowany. Nieco inny. Rzeczywiście u mnie przypon jest trochę bardziej skomplikowany, choć może w sumie tylko tak wygląda, bo zasada jego działania jest bardzo prosta. Mam około 25-centymetrowy odcinek fluorokarbonu. W tym przypadku, akurat łowiąc z kulką pływającą, używam w całości przypon wykonany z fluorokarbonu. Prezentuje się on w wodzie mniej więcej tak. W przypadku, gdy łowię na bałwanki, to często w tym ostatnim odcinku tutaj stosuję taki przypon łamany, czyli ten ostatni odcinek jest wykonany wtedy z miękkiej plecionki, tak. I wtedy prezentacja jest bardziej naturalna. Natomiast fluorokarbon jest o tyle dobry, że on podczas rzutu praktycznie nie ma możliwości, żeby się splątał, więc bardzo lubię na takie przypony łowić, bo jestem praktycznie pewien, że po wrzuceniu do wody on nie jest splątany, bo to jest To jest najważniejsza rzecz podczas rzutu, ale ty masz zupełnie inny sposób mocowania kulki. Ja mam długi włos, ty włosa nie masz. Nie mam. Powiedzmy w ten sposób. No w tym przypadku w szczególności, bo tutaj jest ta kulka pływająca, tu jest mały krętlik, kulka jest zamocowana na tym krętliku. I tutaj odrobina pasty metalicznej jako przeciwwaga kulce, żeby to tak, się prezentowało. On wtedy w ten sposób haczyk jest uniesiony nad dnem, także też fajnie to tutaj w tym mule się sprawdzi. I tak wygląda ta prezentacja. Często nabijam też PV-kę przez środek, także wtedy haczyk jest zabezpieczony i jest jeszcze mniejsza szansa na jakieś splątanie. Także to jest takie zabezpieczenie już praktycznie w 100% i możemy śmiało daleko rzucać i nie martwić się o to, że przypon jest splątany. Dwa różne rozwiązania, dwie różne koncepcje przyponów do dalekich rzutów. Jedna i druga tutaj znakomicie się sprawdzają. Łowisko Moskowskie to zupełnie nowa woda, tak trzeba powiedzieć. Karpiarze tutaj właściwie dopiero zaczną trafiać. Czego mogą oczekiwać? Jakiej wielkości jest woda? Ile stanowisk?
Woda według map ma niecałe 30 hektarów, ale tak naprawdę lustra wody jest około 20. To jest dosyć duża partia trzcinowisk. W niektórych miejscach sięga nawet 50 metrów. W związku z tym takiej lustra wody jest około 20 hektarów. Stanowiska jeszcze nie są wszystkie z tych, które są planowane z tego co. Tak, na razie stanowiska są zrobione od tej strony, co daje duży komfort i bezpieczeństwo przede wszystkim, ponieważ nikt tutaj postronny nie może wjechać, nie może zginąć teren jest sprzęt. Zamknięty. Tak. Natomiast docelowo chcemy zrobić 10 stanowisk i nie więcej. Ryby. To, co karpiarzy najbardziej interesuje, oczywiście łowisko jest nowe, więc nie można się spodziewać nie wiadomo jakich okazów, bo one tutaj muszą urosnąć po prostu. Tak. Jest parę perełek, zresztą jest taka jedna ryba, którą konkretnie nazwaliśmy perełka i piękna ryba o pięknym ułuszczeniu. Być może jest jeszcze parę sztuk, które jeszcze nie trafiły na hak, dlatego że tutaj też od niedawna dopiero karpiarze się pojawili. W 2009 roku była złowiona ryba 17 kilo, więc być może, że ta ryba jest, ale dopóki jej nie złowimy, to jej nie ma. No oczywiście, a przeważają te, które najczęściej się łowi, tak, w granicach, nie wiem, 6 do 8, 9 kilogramów. Tak, to są młode zarybienia. I będziemy czekać i jak będą rosły. Plus wielkie amury, bo one są tutaj. Tak, są amury. Te amury rzeczywiście pojawiały się często. Sporo ryb między 18 a 20 kilo i zdarzają się takie powyżej 20 kilo. Myślę, że w tej chwili 21, 22 może już miewają, bo takie ryby rzeczywiście łowiliśmy. No i bardzo ważna rzecz w dzisiejszych czasach – zaplecze. Tak, no też o to dbaliśmy, że w tej chwili jednak wędkarz też potrzebuje więcej komfortu. W związku z tym w tym roku zrobiliśmy łazienkę, w tym roku zrobiliśmy prysznic. Łowisko ma rozruch w tej chwili. W kolejnych latach oczywiście możemy spodziewać się coraz większej wagi tych karpi. No ale myślę, że karpiarzy już teraz możemy tutaj zaprosić. Tak, wszyscy ci, którzy będą chcieli naturalnej wody, z pięknymi widokami, bezpieczeństwa, klimatu, to już teraz zapraszamy. No to zapraszamy po prostu nad łowisko Mostkowskie. Dwa na raz to jest to. Jak idzie? No już daleko. A u ciebie sąsiedzie? U mnie jeszcze trochę, jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Tak. Walczy, walczy. Walczy, walczy. Ja też walczę. Znaczy ja z komarami walczę przede wszystkim. Chcę dać oderwać od dna. Dlaczego karpie są takie śliskie? Powiedzcie mi. Piękna rybka. Piękna, silna, nie? Po prostu niesamowicie silna. Siedzimy sobie na ławeczce zadumy nad losem karpiarza.
z pięknym widokiem na łowisko mostkowskie. No i myślę, że czas na podsumowanie tych naszych dwóch wypraw do Gosławic i właśnie tutaj. Dwie kompletnie różne wody, trzeba przyznać. Tak. Zresztą tak zamierzaliśmy zrobić, żeby sprawdzić, czy pelety Aller Aqua sprawdzą się zarówno na wodzie, która doskonale zna właśnie te rodzaj zanęty, jak i wodzie na wodzie zupełnie nowej, tak? Nowej, która zaczyna dopiero swoją egzystencję i w której pływające karpie kompletnie o peletach nic nie wiedzą. O tyle to było ciekawe, bo jednak okres, który wybraliśmy sobie, tak? No to był okres, kiedy było tarło. No tak. To też pozwoliło nam zweryfikować, czy uda nam się pomimo tego te ryby zachęcić, tak, do brania. Pogoda też ekstremalna. Od ekstremalnych upałów na Gosławicach, poprzez niesamowite burze tutaj, deszcz intensywny. No tutaj też nas to spotkało, kiedy tylko przyjechaliśmy, była jeszcze, nazwijmy to, piękna pogoda. Zanęciliśmy, karpie natychmiast zaczęły brać. No i pół dnia później przyszedł ten front burzowy, który odciął kompletnie od żerowania i teraz, kiedy zaczyna się znowu robić pogoda, powoli wracają normalne brania. Tak. Co ciekawe, wiesz, dwa różne łowiska. Łowisko, które już funkcjonuje wśród karpiarzy od kilkunastu lat. Mieliśmy troszkę przetartą tą ścieżkę, jeżeli chodzi o nęcenie. No, ale to tak jak wspomniałeś, tutaj ta nowa woda, zupełnie nowa generacja karpi, tak, młodych ryb jeszcze, jednak przeważająca większość, złowiliśmy kilkadziesiąt ryb, uważam, że to i tak w takim krótkim czasie i tak niekorzystnych warunkach. Przede wszystkim to, że mogliśmy sobie wygodnie łowić z brzegu, tak, bez nadmiaru sprzętu, nęcić z brzegu, przypomnieć sobie niektóre rzeczy. Tak, i chyba to, co najważniejsze, bo tutaj przyjechaliśmy nad jedną i drugą wodę, żeby sprawdzić pelety, jak zachowują się w różnych środowiskach, w różnych warunkach. Ja się przyznam, że zawsze do peletu miałem pewien taki dystans. Natomiast teraz ten dystans się dużo zatarł, zmniejszył zdecydowanie, no bo jeżeli na świeżą wodę przyjeżdżam, sypię peletem i zaraz są brania karpi, coś to przecież oznacza. No dobra, w takim razie kończymy nasz wyjazd, nasze zasiadki alerowe. Myślę, że jesteśmy wszyscy doskonale usatysfakcjonowani z tych wyjazdów. I pozytywnie zmęczeni. Jak najbardziej. Dziękujemy.